Masa, część trzecia. Trzecie przymiarki masowania. Pierwszą część dokumentowałem, oczywiście nie całościowo. Drugą część dokumentowałem. Potem był urlop, teraz już jest powrót po urlopie. 4 tygodnie, 5 tygodni, jakoś tak. No i od tych zaniżonych ciężarów, które musiałem oczywiście zaniżyć poprzez to, że byłem na krótkich wakacjach, wracamy powoli. Trzecia i ostatnia część zmagań masy. Chyba że okaże się, że ten potencjał wciąż jest niewykorzystany, no to oczywiście będziemy to kontynuować dalej, ale wstępnie 20 maja zapisałem redukcję w kalendarzu, także gdzieś tam ten content później w stronę transformacji się może zmienić, natomiast dalej ciśniemy póki co z rekordami. 175 było ostatnio, zmieniłem troszkę koncepcję, wróciłem do serii, do stałego ciężaru, nie robię już rampy, że idę z ciężarem do góry, robię sobie stałym ciężarem, idę sobie z ciężarami do góry, tak do tego teraz podchodzę. Dzisiaj jest w planie albo 172,5, albo 175 na serię. Zobaczymy, czy gdzieś tam ten entuzjazm mnie pobudzi w związku z nagraniami i po prostu damy więcej, czy zostaniemy na rozsądku, będzie 172,5. Najwięcej było 177,5, co zostało udokumentowane. No i miałem strasznie... Miałem tak, zrobiłem 177,5, miałem tydzień. Mogłem zrobić albo 180,5, albo sprawdzić maksy. I potem jechałem na 2 tygodnie na wakacje, no niestety było zaplanowane wcześniej. I trzeba było coś zrobić. Wybrałem maksy. Poszło to 210, ale poszło to tak kurwa ciężko, że nawet tego nie pokazuję. No, wszelką siłą, wszelką wolą i techniką wypchnąłem to, ale nie jestem zadowolony z tego podejścia, dlatego wiem, że jakbym miał takie 2 czy 3 tygodnie dłużej, to spokojnie to 210 by poszło luźno, ale niestety wakacje rządzą swoimi prawami, 70 gramów białka, alkohol i po prostu gdzieś tam no, trzeba było wrócić do tej formy. I wydaje mi się, że jest naprawdę dobrze, bo idzie na razie wszystko wybitnie. Nie mówię nawet o samej ławie, ale o wszystkim. Postaram się Wam tutaj jak najczęściej wrzucać te materiały treningowe, co się dzieje również na innych ćwiczeniach, bo jest naprawdę dobrze. Także co? Mamy ławeczkę troszeczkę inną dzisiaj. Sobota wielkanocna, jest ruch rano na siłowni, także dzisiaj się tutaj zakotwiczymy. Standardowo zaczynamy od ławy, rozgrzewka i będziemy sobie omawiać, co dzisiaj robimy. Założyliśmy po 25. Dzisiaj trójbojowo założyłem. Ostatnio zacząłem tak zakładać i idzie, więc może jest jakaś magia w tym. Zostańmy przy tym, że napisy są do środka. To pierwsze, zdejmiemy jeszcze to, bo zawsze się spinam, że uderzę o to sztangą. No i co, ta pierwsza seria nie lubię jej, bo nadgarstki, to wszystko. Czuję ten pierwszy ciężar. Muszą się dogrzać te stawy. Wjechały łopaty głęboko. Pierwszą serię zawsze robię tam trochę więcej ruchów. Potem sobie już z czasem, oczywiście w kolejnych seriach schodzę na tych powtórzeń mniej. Żeby trochę dopalić, przepalić ten mięsień, dogrzać te stawy, żeby ta krew zaczęła pływać, nie tylko jeden, jeden, jeden i maksy, bo ten mięsień nie jest aż tak dogrzany. Ale nie można też przesadzić i nie przepalić się za bardzo na tej rozgrzewce, bo wtedy jednak popełnię tą pompę i tej siły jest mniej. Szczególnie właśnie takie ćwiczenia jak podciąganie, dipy dla mnie, gdzie ta pompa jest duża na ramionach właśnie. Mega to czasami przeszkadza, jeśli chodzi o następne serie, więc to o te przerwy trzeba dbać. Tutaj mówię o kontekście ogólnie przerw między seriami, a jeśli chodzi o rozgrzewkę, to takie właśnie podejście bym też stosował. Przed ławą, no to szczególnie jest to najczęściej pierwsze moje ćwiczenie, jeśli chodzi o push w planie, więc tym bardziej tutaj ta rozgrzewka, jeśli idzie od zera, no to właśnie w ten sposób podchodzę. Potem już kolejne ćwiczenia nie robię takiej długiej rozgrzewki. Tylko robię sobie powiedzmy jedną serię wstępną, no bo już jestem dogrzany, a chodzi tylko, żeby się potem przyzwyczaić do ruchu. No, także tak. Może stówę jeszcze, potem drugi czerwony wskoczy i tak dalej będziemy szli. Do 150, także ostatnia rozgrzewkowa, nie, przedostatnia, jeszcze będzie jedna.
pozycja. Ruchy 162,5 będzie raz i potem zobaczymy jeszcze. Muszę się namyślić, ile dzisiaj damy. Także zaraz 162,5. Jakoś tak przywykłem już do tych owijek. Zacząłem je stosować. No i tak zostały na te serie główne. Ogólnie tutaj to nawet nie potrzebuję tak bardzo, ale przy wyciskaniu wąska mam taką dużo większą pewność tego chwytu. I przy wąsko faktycznie mocno mi to pomaga. Tutaj troszkę tej eksploatacji myślę, że jest mniej, bo ja i tak całe życie robiłem bez tych nadgarstków. Nie bolą mnie te nadgarstki ani nic. Po prostu jak trzymam tą sztangę, to mam takie psychiczne wrażenie, że ona jest trochę lżejsza w tych owijkach. Jest coś takiego po prostu. Trzeba się odpalić, jest rano. Dawno nie robiłem tak rano tego wyciskania. Jest! O kurwa! Ciężki dzień dzisiaj. Udało się. Na 5, 182,5. Bywało lżej. No ale nic. Tak czasami też bywa. Zobaczymy, jak będą następne serie szły. I gdzieś tam za tydzień będzie decyzja, czy zostajemy na tym i poprawiamy na więcej powtórzeń sumarycznie w seriach, czy ewentualnie się jeszcze odblokuje w kolejnych. Dobra, jeszcze nagramy jedną serię, żeby nie było, że tylko jedną zrobiłem tym i tak szło ciężko. Liczę, że się odpalę, bo tydzień temu łatwiej to szło, przyznam. Trzeba będzie się mocno trzeba się to będzie wjebać. I myślę, że będzie dobrze. No 200 spokojnie są. 200 bez problemu są do zrobienia, ale nie o 200 już chodzi. 215. To jest minimum, które mnie interesuje na tej masie. 215. Asekuranta poproszę. Możesz ją zdjąć teraz ze mną. 3, 4. Jest! No i luks. Idzie to. Troszeczkę szybciej jeszcze opuścić pierwsze. I myślę, że będzie dobrze. Podobnie ciężko jak pierwsza seria, także dopykamy sobie to jeszcze. Potem mam wyciskanie z nogami na ławce. Tak to teraz rozgrywam. 170. 192,5 kilo. No dobra. To nie jest 25, to jest 2,5, ale for fun założyłem. Fake weightsy. Tak naprawdę to nie są fake weightsy, tylko to są ciężary do nauki, które mają średnicę tak jak normalny krążek, czyli mamy wymiarowy ciężar normalnie, który na przykład zakładacie sobie do martwego i ktoś, kto nie ma jeszcze siły na duży ciężar, może sobie po prostu założyć 2,5 i robić ten martwy do odpowiedniej wysokości. To jest mega pomoc na przykład u kobiet, które po prostu mają niewiele siły, bo przez po prostu fakt, że są dużo lżejsze, bo zaczynają przygodę z siłownią. Tak samo w dwuboju olimpijskim się to stosuje właśnie, żeby robić to z odpowiedniej wysokości. No, jak się jest w miarę... powiedzmy, chcecie wywołać jakąś kontrowersję, jak ja, to czasami się robi bekę z tego na mediach społecznościowych. 147,5 z nogami na ławce, seria numer 1.
poszło. Po co w ogóle to robię? Bo rzadko to pokazywałem. Po pierwsze, jak mostkujecie, to ta pozycja klaty jest dużo wyżej, więc nie trenujecie sobie tej klaty w takim momencie ruchu, jak mamy to tutaj. Po drugie, jest dużo większa izolacja, nogi nie pracują, więc stricte ten mięsień piersiowy no, po prostu pracuje bardziej. Po trzecie, uczycie się mocno kontrolować tej retrakcji, depresji, łopatki, bo jest mniejszy mostek. Jak jest duży mostek, no to łatwiej te łopatki jest utrzymać. Jak jest mniejszy mostek, wy sami musicie mocno dbać o to, żeby te łopatki mocno trzymały. No i właśnie w tym ćwiczeniu tak właśnie jest. Także dużo benefitów. No i bardzo dużo osób na przykład akcesory nie do wyciskania leżą, żeby wyciskanie wąsko, wzmacniając właśnie tricepsy, dłuższy zakres ruchu. Ale mało osób zwraca uwagę na wzmacnianie tej siły właśnie od samego dołu. Tutaj się to dzieje. Uważam, że warto, no gdzieś tam mi to ćwiczenie towarzyszyło podczas największych rekordów na klatkę, także ufam mu i je robię. Dobra, zmiana trochę scenerii. Wychodzimy ze świata trójboju Elejko. Wchodzimy do podciągania. Podchwycik sobie robię. Zacząłem po długiej przerwie. 6 powtórzeń. Tutaj trzaskamy. Robiłem w stanie 35. Spoko szło, ale jest ta waga trochę większa. Zdaję sobie sprawę, że dzisiaj też nie jest ten dzień, że jest moc, energia. Także na spokojnie, pierwsze zrobimy 35 plus 35. Ewentualnie będzie decyzja w kolejnych seriach, żeby w kolejnych seriach podnieść. Także mamy tutaj zawiesie pasowe. Sprawiłem sobie oczywiście, myślę, że dla osób wtajemniczonych jest trochę znane. Sprawiłem sobie takie coś, że mnie strasznie drażniło to przy poręczach. Jak mi te pasy strzelały i te łańcuchy strzelały, więc stwierdziłem, że zadbam o coś swojego. Dobra. Skompletujemy 25 i dychę. Ja już jestem po jednej serii rozgrzewkowej. W zasadzie to już to jest 15. O, to jest 15. 25. Nie, to jest 20 i 15. No i luks. Dobra, chwila na ogarnięcie się i zaraz widzimy się na serii. Jedziemy. 35. 6 powtórzeń. Liczę, że to powinno pójść naprawdę sprawnie. Dobra. Jedna noga lekko w dół. Dostawiamy. Okej. No, wysiłek trzeba było włożyć, ale jest. Nie jakoś super lekka, ale jest. Zostanę dzisiaj na tym. Podejrzewam, że ostatnia może być już trochę cięższa. No i teraz, wiosło na chwytem. Super ćwiczenie, ale jak się to robi ciężko, no nie jest łatwe. Okej, wiosłowanie, ostatnie ciężkie ćwiczenie. Tutaj akurat robię sobie te serie wstępne, ponieważ muszę to ciało przygotować do tej pozycji. Nie mogę od razu wziąć ogromnego ciężaru, ponieważ po prostu będzie mnie łamać. Muszę przyzwyczaić przede wszystkim core do tego, żeby być w stanie odpowiednią pozycję przybrać w tym ćwiczeniu. Także zaczynamy od 70. Zawsze praktycznie w swojej karierze zaczynałem trening od podciągania, a potem robiłem wiosło. Ponieważ no, niewiele stracę na wiosłowaniu, jeśli w ogóle cokolwiek stracę, jeśli zrobię podciąganie jako pierwsze, ale bardzo dużo stracę na podciąganiu, jeśli zrobię wiosło jako pierwsze. Także no, zdecydowanie praktycznie zawsze się sugerowałem treningiem właśnie w tym kontekście, ponieważ nawet na podciąganiach trochę ten najszerszy zmęczę czy ręce, to na wiosie bardzo dużo nie utrudni mi to pracy, gdyż jest tutaj naprawdę no, masa grup mięśniowych zaangażowana, natomiast jakbym zrobił najpierw wiosło, to na podciąganie wiem, że byłbym dużo gorszy, także podciąganie zawsze u mnie było numerem jeden, jeśli chodzi o trening pleców. Dobra. Pozycja i trzeba się tutaj troszkę poszarpać.
70, dogrzewamy, dorzucamy. Ostatnia seria rozgrzewkowa, 120. Chciałbym, żeby to już była seria główna, natomiast wiem, że na tej masie jestem w stanie poszarpać już z większym ciężarem, no ale zobaczymy. Oj, 140 na pewno dzisiaj damy. Czuję moc tego. Czuję, a zrazu. To ćwiczenie to po prostu... Ja się schylę tylko z tą sztangą do tej pozycji wiosła i ja już czuję po prostu całe plecy jak puchną. Nie rozumiem naprawdę osób. Znaczy rozumiem, wiem w czym jest problem, ale... Naprawdę ubolewam nad tym, że są osoby, które negują to ćwiczenie. Kurczę, 10 lat temu powiedzmy, wiadomo, że ja już się czuję taki boomer. Mam 27 lat już niestety. I naprawdę ciężko mi jest zrozumieć, że są ludzie, którzy nie robią wiosła. Naprawdę, no to jest... Przecież jakbyś... Ja naprawdę... No plecy to była partia, do której nigdy się jakoś super tak nie przywiązywałem, jak do klatki piersiowej, powiedzmy, czy łap. Trzy ćwiczenia robiłem całe życie. Martwy, wiosło, podciąganie. Progresja z ciężarem, szarpanka czasami. I to naprawdę, no nie trzeba tutaj specjalnej filozofii, nie trzeba ustawiać super kątów w łokciach i tak dalej, żeby to ćwiczenie działało. 140 na wiosła na powtórzenia, jeśli jesteście w stanie robić z odpowiednią techniką, róbcie to długofalowo, gwarantuję wam, że nie będzie trzeba żadnej izolacji tutaj dawać. Te plecy momentalnie reagują, naprawdę to napięcie. Właśnie dużo osób uważa to za minus, że tutaj nie ma tej stabilności, ale ja uważam właśnie, że przez to, że wy musicie ciągle się skupiać na tym, żeby te plecy były napięte, żeby to całe ciało było napięte, to jest tylko na plus tego ćwiczenia, bo nie ma ani chwili wytchnienia, ani chwili luzu na tych plecach, w ogóle jeśli chodzi o wszystkie obszary pleców, żeby tutaj można było sobie pozwolić na chwilę luzu. Cały czas jest to spięcie, cały czas jest to napięcie, a przy tym jeszcze te ruchy dopinania tych pleców, no. Dla mnie to naprawdę jest numer jeden. Numer jeden, jeśli chodzi o plecy. Jak robicie to ciężko, nie każdy jest predysponowany oczywiście. Niektórzy mają taką budowę, że będą cierpieć na tym wiośle i nie będą w stanie dużego ciężaru brać. Ale jak macie możliwość, wiosło, podciąganie martwe. Tyle. Tyle, naprawdę. Powtarzalność, konsekwencja i to daje najlepszy efekt. 140, wjeżdża. Ok, 140, spróbuję zrobić 8 razy. Wziąłem sobie paski. Akurat na to ujęcie spróbujemy, no oczywiście plecy wiem, że sobie poradzą. Tchu może braknąć. Ważyło. Tego powera nie miałem takiego dopięcia z dołu, ale czuję. Teraz już nawet cały czas czuję, jak ta krew tam napływa. Zaraz sobie zobaczę, jak to w kamerze wygląda. O dziwo, pozycja spoko. Pozycja spoko. Plecy czułem, że mało, że tutaj dostają już mocno. Ale chciałbym takie 180 kg na wiośle kiedyś mieć. Jak te filmiki Doriana, Coleman 220 wiosło robił w ogóle to. No jeszcze trochę do tego brakuje, ale fajnie, takie 160 myślę, że jest w zasięgu. Dobra, dwa ćwiczenia pompujące i będziemy kończyć na dzisiaj. Ściąganie podrążka pod chwytem. Ci, co oglądają, na pewno wiedzą, że był wcześniej chwyt neutralny. Chyba po roku to zmieniłem. Nie robiłem bardzo długo tego. Wchodzi dobrze w najszerszy też, naprawdę bardzo dobrze ten podchwyt i to sobie na razie kontynuuję. Tu już ciężar, wiadomo, progresja jest ważna, ale ile tam już jest, to dla mnie nie jest aż tak istotne. No bo czym tu się szczycić? No ściąganiem, podchwytem. Nie robi to raczej jakiegoś specjalnego wrażenia. Takie 10 ruchów około. Thank you.
9. Kończymy to. Ostatnie. Dzisiaj na powtórzenia, także nie walczymy z rekordami. Po 4,20 na stronę, około 10 ruchów, wyciskanie na maszynie typu hammer płasko. Czy jest to to samo co sztanga? Nie. Czy jak ktoś pójdzie z marszu, nie ogarnia techniki na sztandze, ale zacznie robić tutaj, będzie miał dobre efekty? Kwestia, co to znaczy dobre. Na pewno jak ktoś ogarnia sztangę technicznie, to tam będzie miał lepszy efekt. Ale jak ktoś przychodzi z marszu i po prostu nie ogarnia tak technicznie ławy i będzie tam kaleczyć, no to pewnie zrobi lepszy efekt tu. Ale co cieszy bardziej i do czego dążymy bardziej, jeśli chodzi o efekt i o ten ciężar? Wiadomo, ława płaska na wolnym ciężarze. A ja to robię po prostu jako uzupełnienie. Podnieśmy to. O kurczę, jak ja się tu złożę. Czekajcie. Jedna. Kurde, jak to nisko. Okej. Okay. Ty, no nie wiem, malutko to jest. Fast start. Jak to podnieść? Do przodu? Okej. Okay. Dobra, no. Proszę bardzo. Człowiek się całe życie uczy. A i tak głupi umiera. Dobra. Jeszcze raz. No i luks. 160 na 10. Czy zrobiłem na wolnym ciężarze? Nie wiem. Tutaj na pewno z dużym zapasem, bo jest to ostatnie ćwiczenie push w dzisiejszym treningu. To by było na tyle. Mam nadzieję, że się widzimy następnym razem przy martwym i będzie dyspozycja dla na poziomie top, bo tam mnie czeka niezły bój i kolejny atak na PR. 230 na 5 planuję. 4 razy były do tej pory, także czekamy. Dzięki za uwagę. Pozdrówki.